za chwilę historia wzruszająca, życiowa i niezwykle pouczająca. Najczęściej wystawiana opera na świecie. La Traviata. To znaczy zbłąkana. Kim jest dziewczyna, którą zawiódł życiowy GPS i czy wróci na właściwy tor? Posłuchajcie. Witam Was w paryskim półświatku. Czyli gdzie? Czyli w towarzystwie bogatych panów i bogatych we wdzięki wesołych dziewczyn. Dziewczyn, które dzisiaj nazwalibyśmy pewnie luksusowymi prostytutkami, a dawniej nazywano je kokotami albo kurtyzanami. Dawniej, czyli gdzieś w drugiej połowie XIX stulecia. Najpiękniejszą z dziewczyn jest gospodyni tej imprezy, czyli Violetta. Violetta Valerie, a jej sponsorem jest baron Dufol. Violetta ceni sobie dobrą zabawę. Ma jednak swoją tajemnicę. Chce ruszyć do sali balowej, ale nagle słabnie. Wyprasza wszystkich i przed nami widzami przyznaje się do tego, że źle się czuje. Violettę zabija nieuleczalna wówczas choroba, czyli gruźlica. I nagle podchodzi do niej arystokrata. Nazywa się Alfred Germont. I bez ogródek mówi jej, że kocha ją od roku. Ona słucha ze zdziwieniem jego tłumaczenia, czym jest miłość. A miłość jest według niego croce delizia. Nie oznacza to, że pewna część Violetty jest jakoś specjalnie smakowita. Oznacza to po włosku krzyż i rozkosz, że miłość daje jedno i drugie. Wesoła dziewczyna jednak zbywa chłopaka, ale okazuje się, że chłopak jednak ją zaintrygował tym croce delizia, bo daje mu kwiatek, mówiąc, żeby oddał go, gdy zwiędnie, czyli jutro. Założę się, że Alfred nie włoży go do wazonu. Violetta zostaje sama, goście idą na kolejną imprezę i cały czas w głowie słyszy miłosne wyznania chłopaka. A może powinnam zmienić coś w swoim życiu? Może on jest tym, który ma mnie z niego wyrwać? Ale po chwili odrzuca tę dziwną myśl i postanawia żyć na pełnym gazie. Narkotyki, szampan, inne używki, papierosy bez filtra, a nawet chipsy i gluten. Tego chce od życia. I tym postanowieniem kończy się akt pierwszy. Akt drugi? Niespodzianka. Akt drugi przynosi nam zupełnie inną sytuację. Już nie jesteśmy w Paryżu, tylko w jakimś podmiejskim, wiejskim majątku. Z ust Alfreda dowiadujemy się, że Violetta jednak zdecydowała się rzucić dotychczasowe życie. Już od 3 miesięcy żyją skromnym, wiejskim życiem, jedząc śmietanę, jajka i dojąc krowy. Oczywiście troszkę przesadzam. Ale nagle pojawia się służąca Violetty, która informuje Alfreda, że
Violetta wysłała ją do Paryża, żeby ta potajemnie sprzedała część majątku. I Alfred rozumie, że ich sytuacja finansowa jest fatalna, no bo Alfred w żaden sposób nie zarabia i że właściwie jest utrzymankiem byłej kurtyzany. Jedzie do Paryża, żeby załatwić jakieś pieniądze. Tymczasem w domu Violetty i Alfreda zjawia się jego ojciec, Georges Germont. Początkowo obcesowo, brutalnie traktuje dziewczynę, ale po chwili orientuje się, że ma do czynienia z inteligentną, znającą swoją wartość osobą. A przyjechał tutaj po to, żeby się jej pozbyć. Tłumaczy Violetcie, że związek syna z byłą kurtyzaną rzuca się cieniem na całą jego rodzinę, bo ma jeszcze córkę, która ma wyjść za mąż, ale gdy rodzina narzeczonego córki dowie się, z kim żyje jej brat, wtedy może dojść do zerwania zaręczyn. Uderza w czułą strunę Violetty. Ratuj rodzinę, bo to jest to, czego Violetcie najbardziej chyba brakuje. I nagle w Germoncie widzi figurę ojca, odpowiedzialnego człowieka z zasadami. Ulega jego urokowi i zgadza się porzucić Alfreda. Pisze do niego pożegnalny list i nagle zjawia się on sam. Pytają, dlaczego jest taka zdenerwowana, dlaczego płacze. Ona mówi, że nie, to nic. I nagle ni z tego, ni z owego wybucha i szlochem, i niezwykle namiętnym wyznaniem miłości. I jest to według mnie najpiękniejsze, miłosne wyznanie w całej literaturze operowej. Ucieka. Alfred jest trochę zdziwiony jej zachowaniem, tym bardziej, że po chwili dostaje liścik, który Violetta dokończyła w powozie, a w tym liście żegna się z Alfredem. On nie wie, o co chodzi, nagle pojawia się jego ojciec, namawiając, żeby powrócił do Prowansji, gdzie jest ich rodzinny dom. W tym momencie Alfred znajduje na stole zaproszenie od przyjaciółki Violetty, Flory, na przyjęcie. To przyjaciółka z przeszłości, kolejna kurtyzana. I domyśla się, że Violetta chce wrócić do poprzedniego trybu życia. Czym prędzej jedzie również do Paryża, a jego ojciec za nim. Kolejna odsłona to wesołe przyjęcie, tym razem właśnie u Flory. Zjawia się Violetta ze swoim dawnym sponsorem, baronem Dufolem. Pojawiają się goście przebrani za cyganki i torradorów. Impreza się rozkręca, gdy wtem pojawia się ponury jak chmura gradowa Alfred. Zaczyna grać w karty.
Jest to pojedynek pomiędzy nim a baronem. Alfred, w myśl zasady, kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w kartach, wygrywa u barona ogromną sumę pieniędzy. Dochodzi do spotkania Alfreda i Violetty. Chłopak pyta, dlaczego się rozstali, dlaczego go opuściła. Ona jednak milczy. Nie chce wrabiać ojca Alfreda w całą tę historię. Czy kochasz barona? Pyta wściekły Alfred. I ona wbrew sobie, wbrew prawdziwym uczuciom mówi: tak, kocham barona. Alfred przyzywa wszystkich gości i mówi, że teraz chce wyrównać rachunki z byłą kochanką. Przy wszystkich rzuca jej w twarz wygrane u barona pieniądze. Violetta słaba, pamiętacie, że choruje na gruźlicę, w szoku mdleje i wszyscy robią Alfredowi gorzkie wyrzuty. I tak kończy się akt drugi. Akt trzeci przynosi zmianę. Violetta została sama, chora, umierająca. Opiekuje się nią tylko dawna służąca Annina. Tymczasem za oknem jej pustego, smutnego teraz mieszkania toczy się zabawa, kończy się karnawał, ale także kończy się karnawał i jej życia. Ma tego świadomość. Czyta list od starego Germonta, w którym pisze on, że przyznał się Alfredowi do wszystkiego, że to on był przyczyną ich rozstania, prosi ją o wybaczenie i obiecuje, że niedługo zjawią się z Alfredem. Za późno kwituje jego list Violetta. I oto nagle rzeczywiście zjawiają się obaj panowie. Kochankowie rzucają się sobie w ramiona. Marzą o tym, że opuszczą Paryż, by żyć z dala od tego miasta grzechu. I wydaje się, że w Violettę wstępuje zdrowie, wstępują życiodajne siły. She saw.